aby modlitwę intencji poległych uczestników odmówił wspólnie z nami ksiądz Marcin Stokłosa, proboszcz parafii Świętego Krzyża. Boże, wysłuchaj nasze prośby i spraw, aby bramy raju otworzyły się przed Twoimi sługami, którzy w mrokach kopalni ponieśli śmierć. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i naszymi braćmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Też w Makoszowach pracował, tutaj na tym ruchu, tak? Znam się nawet. Od 60 roku pracowałem. Nawet to miejsce znam, gdzie ten wypadek był, gdzie ten pożar był. Nawet na 300 tam. Na 300, tam później taki objazd. Ale na tym 8 było, najwięcej było właśnie. No najpierw było najwięcej, 42 tam zginęło, ja tam byłem nieraz, przecież w tym miejscu, także wiem. Ale no, ja wiem, że na 175. Oni bardzo długo szli, bo oni... W większości byli z poziomu 300, 8, 6 był tam. No, czy najwięcej, ja bym takie, na 6 też. Tak, na 6 było największe wydobycie wtedy. Tak, także to był w zasadzie największy oddział, to był 6 w tym czasie. Sierpnia 1958 roku wydarzyła się tragiczna katastrofa na kopalni Makoszowy, w której zginęło 72 górników, a wielu następnie znało obrażeń uszczerbku na zdrowia. Ten dzień to czarna historia ponad stuletniej historii kopalni Makoszowy i tragiczne wydarzenie, jedno z największych w polskim górnictwie. Tego dnia na nocnej zmianie około 1 w nocy na poziomie 300 na przekopie czwartym, będzie skrzyżowania z chodnikiem podstawowym 412/2, prowadzono prace spawalnicze. W wyniku cięcia palnikiem acetylenowym wystającej stopnicy metalowej z ociosu węglowego wybuchł pożar. Najpierw zapaliła się drewniana opinka wyrobiska, potem kasz drewniany, a w konsekwencji pokład węgla 412/2. Dymy pożarowe bardzo szybko ogarnęły cały przekop czwarty. Prawdziwy dramat wydarzył się około godziny 2 w nocy, kiedy ewakuujący się górnicy z poziomu 300 dotarli na poziom 175 metrów, brając skrzyżowania z wytyczną wschodnią. Na tym skrzyżowaniu zginęło 42 górników. W samym rejonie objętym polem właśnie pożarowym było 337 pracowników. Oddziały zagrożone to były oddziały wydobywcze G2, G4, G6, G10, i oddział robót przygotowawczych GIER-2. Uważam, że w roku 2008 to był ten właściwy moment, kiedy nazwiska tych górników, które były non-stop w cieniu, zostały wymazane z naszej pamięci. Tak powstał ten pomnik, a na płycie pamiątkowej mamy 72 nazwiska górników, którzy stracili życie na stanowisku pracy 28 sierpnia 1958 roku.